Cześć, witajcie, jestem Szkodacz w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn na naszym kanale. Kontynuujmy za przygodę, kontynuujmy dalej. Jest ścieżka szamanów, tak? Na terenie bundzkiej krainy mnożą się plotki o demonach i duchach. Mówić się więcej, El musi znaleźć kogoś, by kto odróżnia fakty od pogłosek. No, i w tym momencie chodzimy tymi jaskiniami i się wkurwiam, bo jestem zamknięty trochę po trzasku, bo tu chodzi mi nękacz, nękacz i nękacz. Tam są dzwoneczki, tam jest nasz cel. A problem polega na tym, że nękacze, jak zwykłe nękacze, czekajcie, o kłapaki w ogóle to już dawno temu ja odkryłem, czemu się dopiero teraz odznaczyły. Że z nim wróciłem. Nękacz, o. Jest to naprawdę wyrodny gówno, bo jest podatne, w sensie pół biedy, jest podatne na prąd i fajnie się to niszczy. Spotkałem się tym z raz. A i gorzej, że to jest demoniczny nękacz. A demoniczny nękacz jest pyte... Dominacja niemożliwa, kocioł brak i jest odporność na porażenia i skażenia, więc jakby co z tego, że odporność. W sumie to niepodatne na ogień, z tego co tak widzę. Ja po prostu bym sobie mógł wejść w tego. Notatki o zwykłych nękaczach. Aha, czyli nękacze tylko szarpane. Co jest najgorsze, z tej strony obok też chodzą nękacze. Chyba tu nie ma przebacz, to trzeba się z nimi napierdalać, więc... Doróbmy z tyku parę rzeczy w ekwipunku, bo ja mam mało wywarów. Jak pułapek mam dużo, to wywarów mało. A zróbmy sobie jeszcze z 2T. 2T, jeden ten, tak do 6 na wszystko, resztę sobie może będę kupował. Nękacze coś miał jakąś specjalną mocę, pamiętam, ale Wigorus na pewno użyję. Muszę ominąć te nękacze. Jakoś. Cześć, gruby! Co? Ej, pierwszy raz zginąłem od... Czy chyba w ogóle pierwszy raz zginąłem w grze? Nie kojarzę się wcześniej, żebym zginął podczas walki. A nie, raz mi się zdarzyło z tamtym grubym. A to ogólnie pierwszy raz od dawien dawno zdechłem. Nie wiem, albo mogę ty. Mogę też przebiec w sumie na chybę trafił, spuścić im w pierdol. Albo też mogę zmienić te runy w końcu w ogóle może na łuku. Bo ja mam tu, jeżeli chodzi o modyfikację zwój odrywania. No dobra, okej, to są dobre zwoje, jak ta walka z nękaczami. Bo też mógłbym zamienić na przykład taki zwój odrywania na zwój taki obrażeń, co nie? O, chyba bym wypił wywar wigoru i pięknie mi kurwa na czuja. Muszę ominąć te nękacze. Jakoś. Albo, a, ja muszę tam pewnie pobiec, tam pewnie będzie zaraz jakieś zwężenie. Mam w dupę. Tak się to robi. Jakiś napis tu był, ale coś... Nie przeczytałem, nie zdążyłem. Jaskinia już za mną. Co mnie dalej czeka? Kolejne nękacze pewnie.
też podno serio równo popiła. Ciekawe jak to działa. Chyba trzeba wypełnić to wodą, a dopiero potem przejść. Albo pokombinować. Zamiast zapełnić wodą. W dół, a potem zatem w dół. Au. Czemu gra mnie aż tak bardzo szykuje na walkę? Tamtędy dostanę się na górę. A tędy, dobra. Muszę pociągnąć linę, żeby przesunąć to na miejsce. Dobra, most się wypełnia. Kurwa. Dwie śmierci w jednym odcinku. Pierwszy raz od dawna. Pamiętam chyba, że moja ostatnia śmierć była, jak walczyłem z tym takim wielkim gromostrza, coś takiego. Tam taki ogólnie wielki, gruby klot. To była moja chyba jedyna śmierć, tak pamiętając od dawna. Ciekawe jak to działa. Chyba trzeba wypełnić to wodą, a dopiero potem przejść. Niby jak mam przez to przejść? Au. Aha, to już zebrane. Dobra. No jeszcze tak patrząc, grając tylko w tą grę, nie ogarnąłem jednego systemu. Muszę pociągnąć linę, jak działa żeby tutaj... przesunąć to na miejsce. Jak tu działa system? Dobra, most się wypełnia. Nie ogarnąłem jeszcze, jak tu do końca działa system tego wczytywania zapisów, bo jakby w momencie, jeżeli zginę, to mnie cofnie trochę, ale rzeczy, które zrobiłem chwilę wcześniej, jednak... Nie pierdol. Zdechłem przez błąd gry. Bo się przebagowałem przy moście. Jak zdechnę, to mnie wczytuje jakby trochę do tyłu, ale zbieram te rzeczy, które zebrałem, z ważniejszych, zostają w moim ekwipunku, ale na przykład nie zbieram mi leczenia. I nie ogarniam trochę, jak na jakiej zasadzie to działa. Czy na przykład, jeżeli bym zapisał grę tu czy tak, to by to coś zmieniło. Na przykład te wszystkie platformy, co tutaj dały ten drogowskaz obok. Ja go przecież nie... O, patrz, on tu znowu by... Ciekawe jak to działa. Chyba trzeba wypełnić to wodą, a dopiero potem przejść. O, patrz, tutaj jest to, nie... jest to wyłączone, ja tego nie... Ja to odpalałem, to się resetuje. Na przykład to, że mam zebrane pełne leczenie, to już się nie zresetowało. I tu właśnie... Nie wiem, jak mam przez to przejść. I patrzcie, tutaj niby byłem, wszystko pięknie, fajnie, to już jest zebrane. Ale na przykład most nie może zostać odpalony. Właśnie tego trochę tak nie ogarniam, ale to kiedyś mi pewnie wyjdzie ogarnięcie tego z dnia życia. Muszę pociągnąć linę, żeby przesunąć to na miejsce. Dobra, most się wypełnia. Te grzyby są super, one leczą tak na że plus, ja mam tam plus do zielarstwa, to mam 60% z jednego grzyba tego leczenia. Kurwa, no. Już wiem, czemu tego tak dużo tu dali.
Udało się. No, na szczęście. No dobra. Przede mną kolejne wodospady. Okej, to jest droga powrotnia. Jak na moją, bo potem się nie wesnę, ale potem już mogę normalnie przejść. Serio? Poniżej tylko przejdzie. Już ja pierdolę. Czy ty do kurwy jesteś? Burgrent nie przesadzał. Tam jest coś nowego. I chyba nie jest przyjazne. Ni chuja, że ja tam później kiedyś zejdę. Będę pewnie musiał, ale nie teraz. Do przodu i do góry. No to zapis walnęło, to nie jest dobry znak. Nie podoba mi się ten dźwięk. Czy ty myślisz, że mi się podoba? Wary odporności na mróz, powiadasz? Skoro gra mi każe ich użyć, a to są dwa, to ja te dwa zużyję. No nie pierdol, że to będzie. Będę miała problemy z dotarciem do tej wieży i opanowaniem jej. Lodowy pazur. Wielka maszyna bojowa wykorzystująca kriogeniczne płyny do ataku i obrony. Mimo swoich rozmiarów jest szybka i śmiercionośna. Korpus, podatność, ogień, podatność, wszystko, wszystko. Jak cię mogę? Szczęście w nieszczęściu, że to jest na coś podatne. To mnie chyba teraz w ogóle wykryje. Trzeba ją wyłączyć na dobę. Opcjonalne, dla mnie to jest główny cel. Dobra, chyba nie ma wyjścia w Wielgasie. Kurde, no weź. Siema, Eniu! Ten impuls daje im energię.
Naprawiaj je. Co ja mam chyba teorię, że tym razem zniszczę wieżę. To chyba będzie dobre rozwiązanie tym razem. Kurwa, ty nawet obity nie jesteś. Rzeczywiście opcjonalne. Kurwa, milimetra zabrakło. Udało się jednak. Jednak szczęście w nieszczęściu udało się tą wieżę zniszczyć, w sensie przejąć. Gruby. Tak jest. Już mnie nie ma. Chodź tu. Wigoru tu się przyda. Czerwone światło. Siemaniu! No i co? Nie spodziewałeś tego.
Gin w końcu! A zdechłość. Straszna nowa maszyna leży. Wracamy do poszukiwań Urei. A to oznacza wspinaczkę. Czy ty serio, z ciebie nic ciekawego nie wypadło? Nic. Nic. Nic ciekawego. Zrobiłeś mi tu wielki pierdolnik i po ekwipunku służyłem na ciebie. Kamienie moje chcę odzyskać. Przecież dobrze, że mi się fartem udało przejąć tego. Tego tu. Takim naprawdę dużym fartem, bo po prostu milimetr zabrakło. On już mnie uderzył, już myślałem, że nie zajczyło, a jednak weszło. Oddech Gruby. Zamarza. Jeszcze wewnątrz płuc. Wiemy o tym. A boż. Dobra, mamy jeden punkt umiejętności, którego teraz na nic nie wydam, tak szczerze mówiąc. Naprawa wierzchowca, naprawa maszyn. Dodatkowa ilość amunicji, rozbrajanie pułapek, dominacja bojowa. Ruciarka byłaby fajną umiejętnością. No dobra. Na razie zakończymy ten odcinek, to byłoby na tyle. Ja byłem Richko. Na razie się bawić musimy już w kolejnym odcinku z gry. W ogóle tu zebraliśmy jakiś ptanek, no. Z gry Horizon Zero Dawn. Wykonaliśmy dzisiaj lodowego pazura naszego ukochania, jego pierwsze z nim spotkanie. W sumie chyba tutaj był na zdjęciu, co nie? Czekajcie, lodowy pazur. Nie, nie było, ale tutaj są inne stwory, które już widzieliśmy. Dobra, na razie, cześć, pa!